Witam was bardzo serdecznie, tutaj Kielomaniak i zapraszam was do kolejnego odcinku serii filmików eventowych Hakuna Matata. W tym momencie ja sobie przelewam 20 smoczek łez, żeby mieć 60 smoczek łez na loterię. Kto bogatemu zabroni? Mało się zarabia, żyje się jak rabia, ale o to chodzi. Coś mi, kurczę, ten nie pasuje ten kod. Mi się wydaje, że muszę mieć tam kreski, ale zobaczymy, może przeleci. Może Tinker przypnie oko i da mi 20 smoczek łez dodatkowych. 60 smoczek łez, myślę, że to będzie wystarczająca sumka, żeby się dobrze zabawić, coś wygrać, coś przegrać. Mam nadzieję, że dostanę jakieś gówniane maskotki, bo mnie szlak trafi. Dobra, tak powinno być dobrze, wydaje mi się. I okejos, 20, słuchaj, dziękuję bardzo. Dobra, także teraz lecimy do Harawajs, tylko najpierw do Verbin, z Verbin na Kokosa, z Kokosa polecimy na Harawaj i tam już polecimy do Mujina. Dobrego Mujina z Afryki. Jak widzicie, mam smocze łez, mam również i smocze rune 35, ale póki co nie kupuję żadnych smoczych łez. Jedynie to, co z dygre.pl wystarcza mi w zupełności. Żadnych takich większych kosztów, większych wydatków nie planuję. Dobra, lecimy. Ubrałem sobie zieloną szatę, czy jak coś, może nie szatę, sukieneczkę z przepaską. Brakuje tylko torebki, byłoby dobrze. Zaraz będziemy u Mujina, tylko najpierw musimy pogadać z małpami, które będą po prawej stronie. Są i te małpy, na bank nas zatrzymają, to jest oczywiste. Na bank w sumie tu strają głębie. Dobra. Przechodzimy dalej, na plażę, do wioski Mujinie, do wioski. I za chwilkę będziemy w mieście. Zobaczymy nas piękny wieżowiec po prawej stronie. Jest, jak widzicie. Po lewej jest drugi. Jest tu nasz Oea Bosso. Najpierw sobie pomyślimy, jakie pakiety. Myślę, że zakup grupowy za 24 sztuki. W tym mamy 3 legendarne, jakieś 3 błoga i kokosa. 10 sztuk kokosów. Jak najbardziej, 2 takie pakieciki. Zostaje nam 12 smoczych łez. Z tej racji najbardziej się opłaca kupić, według mnie, grupowy heroiczny. Może coś wylotamy fajnego. Zobaczcie, w tym momencie mamy 6 losów legendarnych i 3 losy heroiczne. Teraz do losy Mida. Jaki los pierwszy wziąć? Jaki wziąć pierwszy los? Może heroiczny. Co dostaliśmy? 10 milionów złotych, dziękuję bardzo. W tym momencie już mam 29 milionów. To teraz, skoro był heroiczny, to pewnie czas na legendarny. O, kolejny worek, tylko że 20 milionów złotych. Mam tam 40 milionów. No bo na razie mi się to podoba. Lubię to, lubię to. To teraz co, heroiczny. Dostałem 3, 4, 10 przedmiotów chyba. Tylko czego? Muszelki? Nie, muszelki mam tylko 3, to na pewno nie. Czyli widocznie kupony. Dostałem chyba kupony. Dobra, no to co, lecimy dalej, heroiczny, legendarny raczej. I kolejne 20 milionów, 69 milionów, to ja bym złapał, nie wiem. Podział z Legii, to już nie jest źle, jak jest słabej. To teraz heroiczny, smocze runy, no, ostatecznie będzie, może kiedy sobie doładuję te smocze runy, to może będą, się przydadzą. To będzie w sumie teraz 155, ale dobra, to dobra, nie ma, nie, teraz rozmawiamy tak, że nie można używać. To teraz czas na legendarny. Cios bardzo krytyczny. Uniki. Dobra, dobra, dobra. Bardzo dobra lega dla mnie. Idealna na tytany. To co? O! Puh. Doskonała mikstura dodania wyczerpania. No nie za cudownie, nie chciałem tego za bardzo. Bardzo niedobrze, no ale dobra, no. Jakby ktoś był na świecie prywatnym, to byłoby inaczej. Co dostaliśmy dalej? Worek. Duży worek, 37 sztuk. Nie jest najgorzej, bo mam torby teraz na 24 przedmioty. Także jak najbardziej jest ok. Chociaż mogłaby się trafić torba na 42. No, mówi się trudno. Dostałem już ostatni los i dostałem wykrywacz herosów, 5 sztuk. Też nie jest źle. Nie jest źle. Można z tego zarobić ładną sumkę, gdy człowiek sobie użyję tego, tylko taka sytuacja, że trzeba czekać, bo teraz dużo ludzi pewnie wykrywaczy, dlatego lepiej sobie
to odpuścić. No dobra, także to było na tyle. Zapraszam Was na mój blog. Jeśli Wam się spodoba jakaś gra, klikajcie w banner, dzięki temu wspomagacie moją działalność w internecie. I co, to było na tyle. Dzięki, do usłyszenia.